Syntetyk, bandyci są jeszcze, tak? Tak, można. Tak. A jak tam dobrze zrobisz ten biznes handlowy, to dużo kasy później masz. Jak połączysz? Tak, jak biznes handlowy zrobisz. Dobrze. No. Nie wiem. Rozumiem. A jaką bronią grałeś? To ja wiem już. Nie, amunicja. No. A kombinezon miałeś? A kombinezon miałeś? Tak, pancerze. No.
A jaką bronią? Jaką bronią grałeś, jak miałeś pan coś? A to wiesz, że mogłeś większe kalibry. Wiem, odrywało kończynę. Ja tam biegałem z mieczem. Miałem pancerz i minigana miałem. Często minigana. A bazuka? Ta bazuka. Atomówka. Tak. No. Wiem, taki golem, tak? Duży, zielony.
A pojazdów nie dodali, nie? Tylko można, jakbyś operacja stali, to tylko tak, mogło się latać tym, nie? Samolotem? Helikopterem. No. A miałeś tak, że na przykład ukradłeś pomidora jednego, aż wszyscy się rzucili na ciebie za tego pomidora i musiałeś swoją osadę rozwalić? Właśnie coś takiego mi chodzi. Ty robisz pod gospodarkę czy pod sklepy przeważnie osady, żeby się dobrze żyło im, jak na jakiej zasadzie? A kradłeś w tej grze?
Ja to na przykład, to jest gry na początku, jak kupiłem na premierę, nie mogłem jej skończyć. No. Jak było miasto, nie? Tam był burmistrz w tym mieście. Takie największe w tej grze, na takim, to było bejsbolowym boisku. To tam było to miasto. Wszystkich wybiłem, ci powiem. Tak. Wszystkie postacie, jakie tam były, powybijałem. Ukradłem. Albo niespecjalnie tam mi się, wiesz, nie chciało czekać w kolejce do sklepu, bo był quest. I myślałem, że kogoś tak, wiesz, po cichu zabiję od pleców, to mnie nie zauważą i zauważyli mnie i wiesz, i wszyscy się na mnie rzucili w tej grze. No to później, to wiesz, miałem. No można było, ale to było niekorzystne z moimi celami. Wszystkich zabiłem ci w tym mieście. Nawet te postacie, co były nieśmiertelne, że wiesz, strzelasz do nich i one niby nie mogą umrzeć. I tak, i też znalazłem na to sposób, żeby je zabić. Żeby te postacie zabić, które się niby nie dało, to znalazłem taki sposób, że strzelałem do nich i kiedy kładli się na ziemię, to żeby byli niby do podnoszenia, szedłem koło nich i pchałem ich po kroczku w stronę rzeki. I kiedy wszystkie, wiesz, wypchałem w stronę rzeki, oni nie mogli wypłynąć. Tak, pod wodą. No. Ale ogólnie dobra gierka. Bardzo. Ale grę nie przeszłem do dziś. Jak zacząłem, wiesz. No bo ty miałeś grać kompanię, a ja znowu było tych misji tyle fajnych pobocznych, że ja jak zacząłem poboczne misje robić, to nie mogłem kompanię skończyć. Ja wiem. A tam też lalki takie były, nie? Nie tylko komiksy.
Znaczy wiesz, jesteś w stanie znaleźć. Jakbyś sobie mapkę segregował na kawałki. Podzielił całą mapę i każdy teren byś latami lub dniami, wiesz, przechodził solo. No. No bo ja właśnie tak, ja w to, pod to szedłem, pod broń białą. Dlatego ci mówiłem, że jak miałem egzopancerz, to chodziłem z kataną albo sam z broni białymi i minigun. Ciężka broń, tylko miałem młoty, właśnie w coś takiego wszedłem, cały czas. Z dopalaczami. A miałeś, masz dostęp do robotów? No ja wiem. Ale mogłeś sobie roboty też swoje zrobić, wyszedł DLC. Aha, czy tak bardzo.
Ale Dark Soulsa to nie bardzo, nie? Nie chcesz grać? No to się nie możesz doczekać? Czemu specyficzne? No ale żeby nie było, że będą mikropłatności w Bloodborne jedynce. Mikropłatności. Nie chcesz, jak ci się nie będzie chciało chodzić, wiesz. Nie będzie ci się chciało chodzić po lochach, to sobie zapłacisz 100 zł lub 20, tak, i kupi sobie kamień dowolny. Ale to by się w Bloodborne nie sprawdziło, mikropłatności. Tak.
Ale to kupujesz wtedy. To właśnie co teraz powiedziałeś, to się kupuje. No, tak. Tak, tylko Sony sobie wybierz. Sony, no twórcy gry by zrobili mikropłatności. Wchodzisz to taki, nie wiem, do takiego mini sklepu pobocznego gdzieś w śnie i możesz sobie dokupić. Na przykład kamienie różne, czy moduły. A co, gra straci sens? O to chodzi? Rozumiem. No tak, masz rację. Rozumiem. Ale da się przecież tak robić. No z kątem, ale da się. Tak. Z postacią. Tak.
Proszę ją.
A gry survivalowe, jak lubisz, to grałeś w Arka na przykład? Ark Survival?
Już jesteś, nie? Trochę cię nie było chwilę.
Cały czas farmisz kamienie? To fajnie. A w Bloodborne wszystko już odkryli gracze? Co by się dało odkryć, czy jeszcze coś jest na pewno ukryte? Ale to twórcy napisali, że jest jakaś runa, czy ktoś znalazł przypadkiem nie wie gdzie? Czemu dobra choruna? Za kontrataki masz życie, no to chyba dobrze. Jak dobrze atakujesz. A na tej zasadzie. No, rozumiem.
No dobra, to na razie, Krzemo. Dobranoc. No już.
Yeah.